Witam wszystkich, tu Hikomikos i dzisiaj pokażę wam rozpakowywanie czego? Figurek Pokémon Bandai Diamond and Pearl. Są to wyrzutnie z Darkrai'em, Rhyperiorem, Magmortarem oraz Heatranem. Rozpakowywanie będzie ich po kolei, zaczynając od figurki z Darkrai'a. Dobra, tak więc zaczynamy. Dałby mi się nożyk, kurczę. Albo i nie, mam sobie radę. Mamy jakąś instrukcję do tego, z tego co widzę. Już porwałem. Aha. Dobra. Kto by się tym przejmował? Master Ball. Piękny, kolekcjonerski. Super. I oczywiście figurka Darkrai. Obrotowa. Cały bajer polega na tym, że wkładamy figurkę, nakręcamy ją. Od nowości to one są takie dziwnie tłuste. Łe. Już takie nie są. Zaczepiamy, nakręcamy. Już nie można dalej. I wystrzeliwujemy, naciskając dwa boczne przyciski na raz. Fail. No trudno. To ma być rozpakowanie, a nie zabawa, więc przechodzimy do kolejnej figurki. Będzie nią Magmortar. Super. A nas figurka. Może tym mi się uda lepiej wystrzelić? Również nie. No niestety. Tak więc przechodzimy do kolejnej figurki. Jest nią Rhyperior. Teraz figurka. Super. Wydaje mi się, że ją bez problemu powinienem wystrzelić. Też nigdy to nie wiadomo jak. O tak, udało się. Tak powinna się obracać ta figurka. I na koniec mamy co? Figurkę z Heatranem. Tak jest. Rozpakowujemy ją. Dobra, to było rozpakowywanie wyrzutni Pokéball z serii Diamond and Pearl. Wszystkie z nich wraz z figurkami wyglądają następująco.
Oglądacie kanał Hikomikosa. No i to by było na tyle. Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmie, kliknijcie w subskrybuj. Zapraszam Was na mój profil facebook.com/hikomikos, na moją stronę internetową www.hikomikos.pl, na Twitter. I to tyle. Nic. Nowe filmiki już niebawem. To tyle. Na razie. Cześć.